Siemano, siemano. Jadę właśnie na lekcję niemieckiego. Mam tutaj swój skoroszyt do nauki. Jakoś mi ten niemiecki idzie. Uczę się już ile? Pół roku. Pół roku już też jestem w Niemczech. Muszę wam powiedzieć, a propos właśnie Niemiec, powiem wam, że no, są bardzo oszczędni. A dlaczego? No to zaraz wam podam dwa proste przykłady. Na pewno tych przykładów to będzie o wiele więcej, ale podam takie dwa, które zaobserwowałem, zauważyłem. Pierwszy przykład to jest taki. Kojarzycie parkingi przy marketach u nas? Od jakiegoś czasu wszędzie wprowadzają parkomaty. Czyli musisz tam iść, wydrukować sobie bilet i tam godzinę masz, czy tam dwie, zależy, ale raczej godzinę masz za darmo. I słuchajcie, taki parkometr, nie, no to nie kosztuje 5-10 tysięcy, to na pewno kosztuje więcej. Do tego tusz, papier, trzeba uzupełniać. No i to jest, no mi się wydaje, że to no, nie jest tania rzecz, to jest kosztowne. A słuchajcie, Niemcy, czekajcie, muszę to znaleźć, ja to mam. No właśnie. A w Niemczech zrobili taką bardzo prostą rzecz, nie? To kosztuje chyba z 1 euro, czyli tam 4,30. Takie karteczki, wiecie? I tutaj sobie zaznaczacie, od kiedy postawiliście samochód. I też godzinę macie darmową. Bez tego oczywiście jest tam mandat, nie wiem ile, ale jakaś kara. Ale patrzcie, nie wydają na jakieś takie zbędne urządzenia, każdy takie coś sobie kupi i pyk, no to co, trochę folii, kartonik i temat załatwiony, tak? No druga rzecz, oszczędność Niemiec, no słuchajcie, u nas niby jest recykling, nie, odkładamy butelki plastikowe, plastik osobno, szkło, no i niby to idzie do recyklingu, do... Ktoś to tam segreguje, a tam po prostu w każdym markecie macie automaty do przyjmowania butelek. Na każdą butelkę jest kaucja, czy po mleku, po oleju, po Pepsi, po piwie, puszki, butelki. Wszystko jest zbierane, dostajecie na końcu rachunek, gdzie po prostu albo dostajecie gotówkę w kasie, albo możecie uzupełnić tym rachunkiem swoje zakupy, które akurat musieliście zrobić w markecie. No i słuchajcie, takie dwa proste przykłady. A ile kasy? Tam butelki nie leżą na ulicy. No to już rzadkość, żeby gdzieś tam zobaczyć butelkę czy puszkę, nie? No po prostu wszyscy, zanim zrobią zakupy, idą do automatu i wrzucają. Pyk, 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 pyk. No a co? No... Co więcej zauważę, to wam oczywiście opowiem, ale mówię, no dużo nam brakuje po prostu, nie? Trzeba po prostu, no gdzieś tych pomysłów nam brakuje. Ktoś po prostu tutaj musi na czymś zarabiać. Dodatkowo ręka rękę myje, jak to w Polsce, nie? No dobra, słuchajcie, no dzisiaj jedziemy znowu do Niemiec. Pogoda jest jaka jest, ja w ogóle jestem trochę przeziębiony, czyli nie wyjadę ani quadem, ani motocyklem, ani skuterem. No u nas jest koło zera teraz i śnieg sobie pada. Ale jakbym był zdrowy, to bym wyjechał. No to co, słuchajcie, do wtorku robimy live'a i czekam za wami. Nara. Ejos.